pewnie wiecie, że Czesław Niemen jest moim wujkiem. Wow! Powiedz nam coś więcej, jak ty... Tego jeszcze nie, świat nie wie o tym. No tak, właśnie. Czesław tego nie lubił, jak mówiłam do niego wujku. Mówi, nie mów do mnie wujku. Moja babcia urodziła się i wychowała na obecnej Białorusi, bo kiedyś to była Polska oczywiście, wieś Wasiliszki. No i Czesław też jest związany z tymi Wasiliszkami. Jego mama nazywała się Markiewicz, a nasz wspólny wujek Markiewicz Władysław w Chicago i myśmy się mijali u tego wujka w Chicago. Ale numer. Piękna historia. Taka historia.